Ach, uśmiechnij się, zrobimy teraz próbę, czy jesteś ładny, nieładny w tych promieniach. Co? Nieładny. Nieładny? Ale lepiej, żebyś był kompetentny niż ładny, tak? No i dokładnie o to chodzi. Dawaj, mamy dzisiaj fajne autko, bardzo takie pożądane. Niech ja tu pokażę z daleka. Nie uciekaj. No. Elegancko to maseczka. Sebastian. I referuj. I referuję. Z tego co ja wiem, to mamy Dusterka 1.6, tak, 105 koni, 2010. Tak. Renóweczka. Tak. To jest dokładnie ten sam silnik co wielu Renault. Czyli dobry. Dobry, sprawdzony i bardzo znana jednostka do gazu jak najbardziej. Jak ulał? Pasuje? Dokładnie. Dobra, polecimy dużo, dużo miejsca. No tak. Może być, nie? Może być. Może być. Rozpatrujmy się, pokażemy najpierw tak ogólnie, żeby Państwo wiedzieli, jak to elegancko wygląda. Co my tutaj mamy? Sebastian, ile to kosztuje? Ładnie tak zreferuj naszym kosztuje widzom. Ta instalacja 2800 zł. Jest to instalacja BRC. Tak. Włoski system. Sprawdzony, bezproblemowy. Jest na niego 2 lata gwarancji, bez limitów kilometrów. A co ważne, jak ktoś na przykład bardzo dużo jeździ, to szybki bardzo, zwrot. Szybki zwrot tej instalacji. Bardzo i pewnie. Poleca. Pewnie i polecana ze względu też na gwarancję, bo jest jeszcze ogólnopolski autoasystance, tak? Tak, i tutaj też nieskromnie dodamy, bo Państwo może nie wiecie, że Energy Gas Polska w imieniu Czekramu przejęła i serwisuje i prowadzi serwis fabryczny BRC, czyli jesteśmy najważniejszym warsztatem BRC w Polsce, która działa w imieniu BRC i rozpatruje gwarancję. Czyli u nas nie ma czekania po kilka tygodni, czy nie wiem, miesięcy na jakieś rozpatrywanie gwarancji, czy wymianę na przykład jakiejś części, która się, prawda? Która się na przykład zepsuje, tylko jakby się coś działo, magazynek, zmieniamy. Czas pras, załatwione. Jest dobrze, jest szybko. Dobrze. Czyli już się pochwaliliśmy, a teraz będziemy chwalić pracę. Wtryskiwacze gazowe. Aha. Tu mamy filterek fazy lotnej. Tak. Następnie jest reduktor. On jest do jakiej mocy? Do 120 koni. I filterek fazy ciekłej. Tak. I tutaj jeszcze zawsze szukam tego, wiesz, biskupiego koloru. Tutaj jest centralka. Bo wiemy, że to jest centralka. Ona zawsze jest jakoś wyróżnia się, prawda? Bo jak cały czas ciemna pod maską, no to się szuka koloru i już jesteśmy. I teraz pozwolisz, przesunę cię, mój drogi, bo jeszcze raz pokażemy tak z góry, jak to wygląda. Żeby Państwo mieli pogląd na tą pracę tego samochodu. Powiedz mi, ile on spala benzyny? Benzyny spala około 10 litrów. No to mało nie jest. No gazu nie. Będzie 11 litrów, czyli też jakby nie do tego, ale już taka zaczyna się różnica między tymi paliwami robić, ponieważ przy gazie no to oszczędność jest prawie 270 zł na 1000 km. Czyli no dużo. Sporo. To już jest pewne. Czyli szanowni Państwo, niespełna 11 tysięcy, a zwraca się cały koszt poniesiony na montaż i instalacji. Dokładnie. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra. Czyli maseczka. Tu jeszcze przejdziemy raz. Tu pokażę. Bardzo miły, fajny samochodzik, prawda? I tutaj tak. Nie mów mi, że muszę wskoczyć pod. Tak. Czyli co? Ja wskakuję pod? Yes. Zbiornicek jest pod samochodem o pojemności 47 litrów. Widzę. Chyba mi się go udało. 47 ile na tym zrobi klient? Na takim zbiorniczku, jak to jeszcze pokazuje. 40. Około 340 km. Dobra. Czyli już wystarczająca ilość, tym bardziej, że tych stacji w Polsce mamy dosyć sporo. A w Warszawie to na pewno. I tutaj, szanowni Państwo, teraz się dostaniemy do... Jezu, ale klapa! Ty, zobacz, ja tu dam moją rękę. No. Rzeka wielka. Dobra. Jezu. Pełnowymiarowy zlew. To jest patelnia. Tak, tutaj z miejscem tak. Nie ma problemu. A widać, że tutaj, tak jak co powiedziałeś, on jest fajny do gazu. I chyba też jakby producent przewidział, co? Zobaczcie tak. Państwo, jaki tu jest otwór. Tutaj to można, nie wiem, wskoczyć całemu. No jakby się postarał, to jest 5 wlewów można zrobić. Czyli 5, szanowni Państwo, miejsce na 5 wlewów jest w Dusterze. Fajnie. Czyli zamykamy i autko zamknięte. I co jeszcze? Co nie pokazaliśmy jeszcze? Przełączniczka. Przełączniczka. Czyli co? Brykamy z kolei, znowu. Czy miejsce mnie zaskoczy, czy nie? Raczej nie. A może czyli? Troszeczkę. A, tu. Szanowni Państwo, nie zaskoczyło. W takim miejscu bardzo
widocznym, takim godnym polecenia i często wykorzystywanym przez klientów, prawda? Tak, zgadza się, bo on w nocy nie oświetla, nie oślepia. Tak. A tak będzie fajnie widoczny. Dobra. Dziękuję, mój drogi, za miły referat na temat. Dziękuję. I do zobaczenia.